dzisiejszych czasach bardzo szybko rozwija się przemysł, zwłaszcza ten komputerowy, a co za tym idzie także czujników środowiskowych. Dzisiaj będzie mowa o jednym z nich. Jednak zanim przejdziemy do tego odcinka, polecam Wam, byście zajrzeli jednak do odcinka 46, czym są aerozole, oraz odcinka 47, czym oddychamy. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o bardzo prostym urządzeniu. Jak widzicie, jest to bardzo małe urządzenie. Jest to fotometr słoneczny. Fotometr słoneczny służy do pomiaru natężenia promieniowania, bezpośredniego natężenia promieniowania słonecznego, czyli promieniowania, które pochodzi z tarczy słonecznej. Promieniowanie przechodząc przez atmosferę jest stopniowo osłabiane, to znaczy ulega procesom absorpcji i rozpraszania, głównie na molekułach gazów, na przykład pary wodnej, dwutlenku węgla czy azotu i wielu innych, w chmurach oraz na cząsteczkach zwanych aerozolami. Oznacza to, że to urządzenie mierzy wartość, która wraca nam już wskutek właśnie osłabienia tego promieniowania. Dzięki temu możemy powiedzieć, czy kolumna powietrza, którą mierzymy, jest zanieczyszczona, czy nie. Jeżeli w okolicach tarczy słonecznej nie ma chmur, to natężenie promieniowania jest tym większe, im czystsze jest powietrze. To znaczy, tak bardziej kolokwialnie mówiąc, im powietrze jest bardziej przezroczyste. Parametrem, którym mierzymy, jest aerozolowa grubość optyczna. Ten parametr jest wartością bezwymiarową i mówi nam, ile tak naprawdę jest zanieczyszczeń w kolumnie powietrza. Charakterystycznymi wartościami aerozolowej grubości optycznej w Polsce jest od 0,1 do 0,5. 0,1 mówi nam, że powietrze jest czyste i niezanieczyszczone. Z kolei 0,5 to oznacza, że pionowa kolumna atmosfery już jest silnie zanieczyszczona, głównie przez aerozole. Aby dokonać samego pomiaru, musimy mieć jeszcze jedną bardzo ważną, istotną rzecz, czyli pozycję, którą dokonujemy GPS-em. Należy podłączyć GPS do naszego urządzenia, następnie uruchomić urządzenie, kolejno należy wycelować w tarczę słońca. Mamy tutaj, jak zrobimy zbliżenie, to mamy takie okienko, na którym jest napisane Sun Target. Jest to celownik. Kiedy już wycelujemy bezpośrednio w tarczę słońca, należy nacisnąć przycisk Scan. I po kilkunastu sekundach pomiar jest dokonany. Oczywiście pomiarów dokonujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na niebie nie ma chmur.